Na stronie Narodowego Banku Polskiego ukazał się właśnie raport o sytuacji finansowej gospodarstw domowych w drugim kwartale bieżącego roku. Obserwujemy wyraźny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Tempo wzrostu w drugim kwartale wyniosło ponad 6% w skali roku, z czego szacujemy, że świadczenia z programu Rodzina 500+ zwiększyły dynamikę dochodów o około 2,5 punkta procentowego. Oprócz tego pozytywnie na dochody wpływała również poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i tym samym rosnące dochody z pracy najemnej gospodarstw domowych. Choć z drugiej strony negatywnie na płace netto oddziaływał wzrost składek na ubezpieczenia społeczne związany m.in. z oskładkowaniem umów cywilnoprawnych. Wyższe tempo wzrostu dochodów w połączeniu ze stabilną dynamiką spożycia gospodarstw domowych przełożyły się na wzrost stopy oszczędzania. Obecnie oszczędzamy około 4% dochodów. Rozporządzając swoimi oszczędnościami, nadal wybieramy aktywa o niskim stopniu ryzyka i charakteryzujące się dużą płynnością, takie jak gotówka czy depozyty krótkoterminowe. Ciekawych informacji dostarczają również dane o zadłużeniu gospodarstw domowych. Historycznie we wzroście zadłużenia gospodarstw domowych przeważały kredyty na cele mieszkaniowe, podczas gdy kredyty na cele konsumpcyjne odgrywały mniejszą rolę. Natomiast od połowy 2015 roku transakcje w formie kredytów konsumpcyjnych są wyższe niż transakcje w formie kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie gospodarstwa domowe zaciągają kredyty z coraz dłuższymi terminami zapadalności. Zapraszam do lektury całego raportu, który znajduje się na stronie Narodowego Banku Polskiego.